Pozostajemy w artystycznych klimatach. Do niecodziennej kolekcji tułowickiej porcelany, której właścicielem jest Ryszard Witke, dołączyły właśnie kolejne eksponaty. Wśród nich prawdziwe perełki. Dwa porcelanowe przepiękne zegary przyleciały prosto ze Stanów Zjednoczonych w bagażu Davida Mullinsa, amerykańskiego miłośnika tułowickich cacek. Okazuje się, że dla prawdziwych pasjonatów pokonanie wielkiej wody to żaden problem. Stworzyłem na Facebooku stronę poświęconą porcelanie i tak nawiązałem kontakt z Ryszardem. Korespondowaliśmy, wymienialiśmy się informacjami i teraz nadszedł czas na odwiedziny. To moja pierwsza wizyta w Europie. To jest porcelana, która jest darowana nam z USA w prezencie i każda rzecz, która do nas przychodzi, jest pojedyncza i jest bardzo rzadka w Polsce. Te zegary kupiłem na aukcji w internecie. W Stanach mamy Stowarzyszenie Miłośników Tułowickiej Porcelany. Jeszcze w latach 80. takie cacka były bardzo drogie. Potem był kryzys i teraz można takie skarby dostać praktycznie za pół ceny. To jest bardzo dużo gatunków zegarów. Są bardzo wysokie, wąskie, z filarami. No te akurat dwa, z tym jednym, co dzisiajśmy otwierali, to z aniołem, to jest po prostu rarytas. I to są, nawet Muzeum Opolskie nie wiedziałem, żeby miało muzeum w Opolu zegary jakikolwiek. To jest chyba pierwszy eksponat w naszym muzeum tu w Tułowicach. Wracamy do stolicy województwa. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie rozstrzygnął konkurs fotograficzny. Autorzy prezentowali energię odnawialną widzianą oczyma Opolan. Wystawę finałowych prac możemy oglądać na opolskim rynku.